Cześć, jestem Bolek, a to jest kolejny odcinek World of Warships. Ale dlaczego nie zaczynamy od drzewka jakby japońskiego? No właśnie, to jest dosyć dziwne, bo... Tak jest! Fuzo zawitał do mojego portu już wczoraj wieczorem. Jakimś cudem mi się udało go wbić, ale mam go, naprawdę przyznam, bardzo ładny, bardzo fajny okręt, naprawdę przyjemnie się nim gra. Tak więc dzisiaj nagramy sobie bitewkę właśnie tym oto przemiłym stateczkiem. Lecimy! Tak więc jesteśmy już w bitwie, bo w przeciwnej drużynie jest też również Fuzo. Widzę, że tutaj... No tak naprawdę oprócz tego Fuzo, to tak naprawdę nic mi nie jest w stanie zagrozić. Także... Epicentrum, nie lubię tego trybu. Chociaż w sumie z drugiej strony też jest fajny, bo... nie trzeba... nigdzie tam pływać, ani nic, można po prostu sobie zostać koło punktu spawnu, można sobie cały czas pływać i ostrzeliwać wszystkich i wkurzać. Szczególnie, że niektóre nasze okręty się tak naprawdę pojawiają już w tym epicentrum. Także już będą jakby zajmowały bazę. Jak widzicie, możemy nawet razem sami policzyć, ile jest dział. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście dział. Tak więc mordercza salwa 12 dział kalibru 356 mm. Co? No, jakiś tam czas. Ile tam dokładnie? 28 sekund będzie latało do naszych przeciwników. No, bitwa, którą rozegrałem wcześniej. Była naprawdę fajna, trzy cytadele, kilka fajnych trafień. Pamiętam, że było trafienie za 16 tysięcy, za 10 tysięcy i za 11 jeszcze tysięcy. Widzę Omaha już się pojawia na celowniku. Tyle damy. I lecą pociski nasze. Wydaje mi się, że dałem nawet za duże to wyprzedzenie. Nie, ładnie chyba powinno wejść. Weszła jedna. Okej, jedna na razie wystarczy. Fuzo, cóż tam jest jeszcze? Laga, nieznane, niewiele. Brytania. Ten Fuzo, widzę, się mną zainteresował. No nie, to nie był strzał chyba we mnie. Chociaż chyba we mnie. No jak patrzę, jak ten strzał poleciał, to chyba był jednak we mnie. W każdym razie mamy tutaj Brytanię. Jest na skraju zasięgu strzelania. Giulio Cesare. Dobra, Fuzo. Cóż tam jeszcze jest do postrzelania? Omaha. Omaha, Fuzo. Cóż tam jest, co jakieś niszczyciele tam widziałem chyba. Na Omaha mniejsze wyprzedzenie trzeba. I leci 12 pocisków i leci. No i dupa. Niecelne jak cholera to. Giulio Cesare. Także sobie możemy go pierdykniemy. Poszła! Kolejne 12 pocisków. Oj, ta chyba ładnie wejdzie. Fajnie jest to, że ta salwa jakby jest na tyle szeroka,
Że jest w stanie się tak jakby, nie wiem jakby to określić, jakby to wytłumaczyć. Chodzi mi o to, że jakby się rozpościera jakby na długość, po całej długości okrętu, a nie jak w Kongo, że jest masakryczna przerwa między tymi wszystkimi działami. Tak to mniej więcej zwarte lecą wszystkie. Widać, taka duża kupa jest ich strasznie. No i lecą. No i dostał, słabo. Na tych tierach już takie salwy typu 3000, coś tam, to już jest gówno. Po prostu, powiem tyle, nie chcę się rozwodzić, po prostu gówno. Na tych tierach potrzebne są już salwy po 5000. I dopiero takie salwy można określić jakimiś tam ewentualnie dobrymi. Chociaż, że też mam jakieś tam trochę wątpliwości co do tego. No i klasycznie pożar. A i jeśli gracie sobie w Wolfsa i macie te dźwięki te jakby polskie, to bardzo łatwo je zmienić na te japońskie, jeśli wam się podobają. Wystarczy wejść w ustawienia. O, no jak ślicznie. Wystarczy wejść w ustawienia. Wchodzimy w ustawienia ogólne, czyli te gry jakby główne i tak dalej. I tam możemy sobie włączyć dźwięki komunikatów, coś takiego. I tam właśnie to jest ta opcja. I można sobie ustawić tam kilka języków. I auć. Nie auć. Słabo. Wiecie, co mi się też nie podoba tutaj? To, że pożar nie może się jakby rozprzestrzeniać. Że pożar na okręcie się nie może rozprzestrzeniać, to by było dosyć, według mnie by było to dosyć ciekawe urozmaicenie gry. Nie wiem, czy on chce zginąć ode mnie, czy co on chce zrobić. Okej. Nie dostanie chyba. Jedną. No możliwe, że gdyby wyszła cała salwa. O nie! Au. Okej, dziękuję. Dziękuję, panie Fuzo. Kurde, lag. Lag. Nie. Nie. O, dostał Cytadela. 19 tysięcy, ale super. Zajebiście. O, no i dostałem. Filmik trwa 8 minut, to dosyć mało. A nie chce mi się czekać, aż ten Fuzo, ten klos wróci z bitwy. Lotniskowcem nie chcę grać, bo przyznam, jest naprawdę gówniany. Też. Jest dosyć słaby. Dobra. Tirpicem może. A! Jedna osoba mnie prosiła pod pierwszym filmikiem, jakby po powróceniu na YouTube'a, żeby grać szwabskimi okrętami. Okej, okay, proszę bardzo. Jak chcesz, tak masz. Proszę bardzo. Tak więc sobie mogę kupić na zał. To jest pierwsze moje tak naprawdę kupowanie. Kupowanie okrętu na filmiku. Ślicznie. Więc mamy. To jest kaliber działu Scharnhorsta. Więc dosyć małe są to działa. Dobra, no to sobie polecimy. W sumie to dosyć dawno nie grałem pancernikiem trzeciego tieru. A one mają dosyć specyficzne rozstawienie, wiesz, bardzo, bardzo ciekawe. Specyficzne. Tak więc, no zobaczmy jak tam jest, no. Widzę, że jeśli chodzi o ilość dział, to mamy przewagę. Może nieznaczną przewagę, ale po prostu mamy przewagę, bo ten Courbet to nie wiem ile, ale on ma na pewno więcej dział niż Miogi. Courbet. Tak, bo tutaj, Jezu, chciałem wam palcem pokazać, tak. Zresztą policzymy na tym. O, i widzę, że ten nazał ma dość ciekawie rozstawioną artylerię dodatkową do tyłu. Bateria dodatkowa.
Jest dosyć ciekawa, mi się wydaje. Bardzo ciekawie rozmieszczona, specyficznie. Nawet na nadbudówkach jest. Na nadbudówkach jest nawet ta artyleria. Dosyć bardzo ciekawe. Takiego rozmieszczenia baterii dodatkowej to ja jeszcze nie widziałem. I taka porada też. A wiecie co mi się bardzo podobało w tych pancernikach trzeciego tieru? Że jak na przykład przeskakujemy z burty na burtę, to nie musimy tych mozolnie, tych wszystkich dział obracać. Na przykład załóżmy, że strzeliliśmy z tej burty jakby, z prawej burty i musimy szybko się obrócić na przykład na lewą burtę. To pyk, nie musimy obracać tych dział o 180 stopni, tylko tutaj mamy już gotową salwę do obrócenia o jedynie 90 stopni. Może to było trochę niezrozumiałe, ale mam nadzieję, że wszyscy to zrozumieli. Kurde. Co, pływać nie umiem? Dobra, sprawdźmy, może policzymy, ile ten korwet ma dział, gdzie on popłynął, tam gdzieś uciekł. A, nie widzę tych tam. Dobra. Kaledon. No kurde, no dlaczego takie lagi mam? 1000 pingu ponad, no. Serwer jest opóźniony. O Jezus. Ale to jest, widzę, słaby strasznie zasięg tutaj. 10,8 km. Prawie 11 km to jest, no, lipa. Szczególnie, że nie mam jeszcze samolociku zwiadowczego, który mi nie pozwoli na zwiększenie sobie zasięgu ostrzału. Tak więc to jest w ogóle już lipa. Szybko dosyć się ładuje, 20 sekund. Ale Szarlot ładuje szybciej, mimo że ma ten sam kaliber działu. Nie wiem. Czyli właściwie mamy takiego Scharnhorsta trzeciego tieru, tylko że bez torped. Właśnie, jeśli chodzi o pancerniki, to według mnie najmniej wygodne są pancerniki szwabskie. Dlaczego? A dlatego, że jeśli mają torpedy, to jak patrzycie po prostu na te torpedy, to te torpedy nie dadzą wam po prostu spokoju. Jak ktoś z was po prostu grał wcześniej niszczycielem, to wie, że najlepszą bronią niszczyciela są torpedy i wszyscy zaczną używać tych torped na tym na przykład tirpicu. I zapomną się i będą myśleli, że się gra niszczycielem. A tutaj zaskoczenie, gra się pancernikiem. Przyznam się, tak miałem już. Ogromne są te podmuchy na tych. Ale szybko te pociski lecą. Kurde. No w sumie to są też małe te. Małe. No. Mały dystans strzelania. Maksymalne 10 km. No bardzo szybko te pociski lecą, przyznam. Auć. No nie dostał. Klasycznie. Celność po prostu. Gdyby takie RNG w WoCie było, to nikt by nie strzelał. Znaczy, nikt by nie grał, Jezu. Dobra. Spalili nasze kawaci. Kawaci, ja nie wiem, jak to się na to mówi. Co jest znowu? Aha. Czyli widzę, że ten pan jest bardzo szczęśliwy. O, widzę, że gościu rozwalił swojego torpedą. Może mnie ten pożar wpieprza? No trochę. A długo by się trochę gasił. Nie wiem, czy może zacząć likwidować niszczyciele. Powiem tyle. Te niszczyciele. Daj Jezu, te pancerniki niskich tirów mają słaby zasięg, także ja chyba się
wezmę za likwidowanie niszczycieli. A nie jest to aż w sumie tak zły pomysł. Bo pomogę niszczycielom z naszej drużyny w likwidowaniu innych niszczycieli, także dosyć użyteczna rola. A też pancerniki inne się nie będą musiały wkurzać z naszego teamu, że niszczyciele ich wiecznie gonią. Czyli będę gonił tych, którzy gonią. Trochę takie dziwne to. No, znikło. A ten Wyoming to co? No, troszkę dostałem. O nie, to dopiero będzie salwa. Szybko naprawiaj. Tyle powiem, tyle w temacie. No. Oho, widzę, że się na mnie rzucił pan lotniskowiec. Tak jest. Nie, no nie, no to akurat to jest już przesada mała. O! Shen Yang. Shen Yang. Jakieś nipony. Jakieś nipony, Chińczyki, jakieś... O fuck, torpedy? Torpsy? Nie, puste są już. Torpedo bit. Robimy torpedo bita. No troszkę nie działa. Come on, szybko, szybko, szybko. I pyk, i gotowa salwa. No i już. Zniszczony zostałem. 17 minut. Myślę, wydaje mi się, że to jest taka rozsądna długość dla odcinka, także ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia i pa pa!